Siemano mili, dostałem właśnie kufel. Zobaczcie, co na tym kuflu jest napisane. Mam nadzieję, że widać. Przybyłem sobie na miejsce, gdzie kiedyś łowiłem. Powiem wam, oczywiście kupa śmieci po menelach, robalach wędkarskich, po zanęcie, po robakach, puszki po kukurydzach, te ostre, słuchajcie, wieczka po kukurydzach, kapsle po piwach, jakieś folie, no wszystko to się posprząta, no. Ja w syfie nie lubię siedzieć i pić w syfie też nie. Ale mili, no musimy ten kufel, który dostałem od Pawła z Gąsiorowa, okrzcić za tych, co polegli nad Wisłą. Ura! Ura! Sława im! I ać robali! Ura! Sajkowski, ty zamknij tę mordę! Ura! Sława! Ura! Ura! I do wody! Ura! Sława! Ura! Nienawidzę robactwa, no nienawidzę robactwa. Gdybym rządził w tym kraju, robactwo by chodziło kanałami i pracowałoby w obozach. Zarzucenie kapsla, miesiąc obozu, ciężkiej pracy 18 godzin. Za zrzucenie więcej jak tony śmieci tam, gdzie nie trzeba, KS na narządy rozebrane. 100 ton z obieraniem ze skóry, no. Żyłka 30. Przypon 30. Przypon powinien być cieńszy od żyłki głównej. Ale jeśli jest tej samej żyłki, to zawsze strzeli na suple, na łączeniu, czyli może być. Kolejna nauka. Widzę, że pan ogląda celebrytów, którzy są tacy mądrzy. Chyba pana pojebało. Panie, jak ja łowiłem ryby, to pan jeszcze nie wisiał w kondonie na balkonie. Gąsiorowie. Nawet z gąsiorem się pokłócił. Me! Robale lubią, nie? Bardzo. Jak się kłóci, rapa się kłóci. Wszystkich obraża, wszystkich. Zgadza się. Robali! Czyli to moją ojczyznę, czyli też i Warszawę obranie. Zobacz, zobacz, zobacz. O Jezu, bierze, 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 ratunku! O! Jest! Ura! Ale spadła! Nie zapunktował! A to certa była. Niezaliczona. Certka była, ale malutka. Nie zapunktował. Nie przysuniesz się bardziej z fotelem? Nie, bo jajca se zamoczę. A to trzeba, wiesz, to z przystawki musiałbym trzymać w ręku, żeby rybę łowić. A nie chcę mi się na przypływankę rzucać, bo to ciężkie. O, ale jakie branie! Zobacz! O! I dwie ważki kopulują! Ale śliczne! Chyba, że... O, przepraszam, to nie ja. Powiem wam tak. Wiem, że ta rzeka jest wytruta i wymordowana, nie tak jak Polska. Natomiast muszę wam powiedzieć, że namierzyłem potężne rapy, ale potężne. Ja nie łowię ich, wiesz? Ale ja wam ją pokażę. Ona bardzo rzadko wychodzi. Znaczy, to nie jedna jest. Szkoda je kłuć nawet, a co dopiero złowić i macać. I do tych, wiecie, jak patrzę na tych po prostu meneli, którzy, wiecie, tu wrzucają palce. Co to nie wymyśli robal? Robal to jest robal. Różne widziałem rapy. Maciuś, jak je miał taką dychę.
No, niestety, a nie pamiętam, czy mu urwała, czy się spięła, nie pamiętam. Ale widziałem właśnie tak jak druga połowa lipca, za mało lata, to widziałem zawsze na środku Wisły, co parę minut, tak jak nogi, a raz na Komarowej, tej Komarowej to już nie ma, to Maćkowi pokazałem tą i nadredaktorowi pokazałem te miejsce, tam były potężne rapy. I raz podjechaliśmy, podpłynęliśmy łódką, to już było w latach 90. I powiem wam, o branie, zobaczcie, a jak wyłożyło, zobacz, wyłożyło całkowicie. To może ta duża. Może kleszczu. Może kleszczu. To ta duża rapa. Nie ma. Łyby, brać łyby. Słuchajcie, no tam się zaczynały rapy od piątki. I pamiętam, rzucaliśmy i na woblery, i na gumy, i miałem dwa podejścia. Tylko dwa podejścia, bo wiecie, no tam łowiłem zawsze grube rapy. Ale miałem tylko wtedy dwa podejścia, ale to były byki. I słuchajcie, przypłynęła policja motorówką. I od tamtej pory skończyło się. Do nas przypłynęli, rozumiecie, na tamę się wbili, popłoszyli, poszły, po prostu. Te stare rapy są niebywale puchliwe. To chyba branie było, dobrze mówię? Nastawię kamerę na taką dłuższą sekwencję i ta rapa wyjdzie, bo mam jeszcze ze dwie baterie. Ale słuchajcie, już 40 minut, a tak co pół godziny, ale jak? Jak się kręcę? Na początku mówię, Sumek się wywalił. O, patrz, branie mam, zobacz, Maniuś, branie mam. I te wyjścia, wiecie, ja tu trochę kawasuję, a ta rapa, ten chwat, słuchajcie, bo to jest wielki chwat, pokazuje się tam za tym korzeniem. Nie wiem, czy tam krąpie wpływają, czy jakaś gruba ukla, chociaż grubej ukle już dawno na Wiśle nie widziałem. Trochę ciszej, to ona się pokaże. Chyba tak, wiesz, chyba tak, bo ja to mordę, jak to Zajkowski mówi, że mordę w rezerwatach, wie. Mordę to mają banderowcy, jego koledzy. I Zajkowski ma mordę. Łyba? Bez zadziorów. Może. Tylko rapa może wam pokazać rapę, która ma 90 kilo. Dlatego proszę, żeby nikt nie imputował mi, że nie pokazuje ryb. Musisz wyblurować miejsce. I są grube ryby. I widzieliście grubą rybę. Na rynku wędkarskim. Pokazałem wam grubą rybę w zakresie od 80 do 90 kg. Zatem to, co obiecałem, to spełniłem. Pokazałem wam dzisiaj wielką rybę. Takich ryb już nigdy nie zobaczycie, nigdy. U żadnych Janów, Sebastianów, Bachów. Jan Sebastian Bach. Ani u innych mędrców. Tylko na kanale Rapy możecie zobaczyć takie. Piotrek, mało polityki dzisiaj. No to ja mogę. Są widzowie, co chwalą akurat politykę. A, no to jedziemy z polityką. Stalinek Żoliborski pojechał gdzieś tam i wchodząc do auta, ktoś tam go pyta, jak, dlaczego jest tak mordowane polskie rolnictwo. A Stalin Żoliborski mówi, a to rząd nic nie może. To nie jest wina rządu, to wina samorządu. Czyli to już nie jest wina ujmy europejskiej, ujmy europejskiej, Putina, Putinflacji, Tuska, bo jest tak, te trzy wymieniłem, tylko jeszcze samorządy. Kowalczyk. No, premier Kowalczyk to kolego. 30 milionów teraz dostał od PiS-u. Wyobrażacie sobie? Niebywałe. Na naszych oczach okradają Polskę.
i nic się nie można zrobić. Można, wszystko można jednego dnia. Jednego dnia można zrobić porządek i z tymi mordercami, którzy mordują nam ryby, czyli z rządem, to są mordercy ryb, tak, trucicielami. Znaczy generalnie z nimi, no. Ale o czym będzie, jak mówimy, nie było zaproszenia na smici. Skoro jesteśmy dzisiaj przy tych, to może oglądają też nas i myśliwi. Mogę wam dzisiaj pokazać mega kaczkę. Gąsiora, który waży... A nie kacz, nie pier... Ale podobno sumów jest więcej. Sumów jest więcej niż jutro. Są po prostu tak... To są tacy po prostu psychopaci. Takie głupcy, takie kretyny, matoły, imbecyle, debile. No, taki przyszedł do mnie człowiek i mówię tutaj, odra tego zatrucia, a on do mnie mówi tak. No, przecież muszą spuszczać te ścieki. No teraz wam powiem coś takiego. Mają obiad w domu prezydenckim. No i tam jest prosiaczki pieczone, kawior, indyczki i kuraki. I jak za czasów Kazimierza Wielkiego, gąsiorów, też są. Gąsiorów tam nie było. I gąs... Chciałem powiedzieć właśnie, że gąsiorki. Nie było gąsiorów. Dobra, kaczuchy. Kaczuchy, no i bażanty wiadłuszkami. Kuropatwy. I kuropatewy też. No i tam jest rapa. No i rapa nagle, oni jedzą tu i mówią, o tak, tak, jagód, Helga, jest dobrze. I rapa wchodzi na ten stół i robi po prostu kupę. Taką żadziochą i się obkręca i obsrywa. I mordy, te wszystkie dania, te sztuczce, obsrywa. I ktoś pyta, co ty robisz do rapy? A rapa mówi, no gdzieś się muszę zesrać. I to jest ad vocem do tego, co powiedział ten debil. Że gdzieś muszą spuszczać ścieki. Załatwienie się rapy jest w toalecie, a nie przy stole rezydenckim. A spuszczanie ścieków jest w takie miejsce do oczyszczalni ścieków, a nie do wód. I teraz jak mam wytłumaczyć takiemu człowiekowi? No właśnie takim przykładem. Ale dlaczego mówię, że taka rzecz powinna się zdarzyć właśnie na stole, żeby im pokazać właśnie, że to nie jest miejsce do srania. I to nie jest miejsce do srania w nasze rzeki, gdzie 140 kolektorów dołożyli właśnie w ciągu paru miesięcy do Odry. Ale o czym my będziemy rozmawiać? Ale jak... biorą ryby już na łodze. Biorą ryby. A. Tutaj też biorą ryby. Przezłowiłem dzisiaj rybę. Z meneli, z bandytów, rzeźmieszków, morderców. Robiło się majorów, pułkowników, kapitanów, poruczników, generałów, marszałków. A nasi generałowie, pułkownicy, majorzy, kapitanowie leżeli w dole z wapnem, do tej pory nie odkopani. Natomiast komuna za Ochaba, komuna za Gomułki czy Bieruta, to jest taka mała komuna w porównaniu z tym, co robi Stalin Żoliborz. Umarła Polska, umarło wędkarstwo, wszystko umiera. Ale robale mają się coraz lepiej. Tu chodzą muchy, które zjadają z piasku kawałki biologicznych substancji. I powiem wam, że każda ta muchówka jest więcej warta niż cały rząd PiS-u, PO, Hołowni itd. Gdybym miał do wyboru uratować taką muchę i tych wszystkich partyjniaków, byłaby waga, od razu ratuję taką muchę. Naprawdę. Bo ona coś zrobi dobrego dla świata. Kleszcza, który roznosi neuroboreliozę, czy inne zapalenie odkleszczowe, tego, on jest dużo więcej wart niż te wszyscy partyjniacy w Polsce obecnie. Gdybym miał ocalić wszystkich polityków, ocaliłbym tylko Grzegorza Brauna, ale odsunąłbym go wtedy całkowicie od władzy.
i swoje rządy bym wdrożył. Oj mili, od razu dekrety, 100 dekretów. Kara śmierci za kłusownictwo, kara śmierci za bandytyzm, czyli za gwałt, morderstwo, za wejście komuś do domu i napad. Zresztą tam byłoby kilkadziesiąt takich tego. Od razu kara śmierci. A jeżeli ktoś dopuszcza się przestępstwa w wykonaniu jakimś strasznym, to byliby jeszcze do tego obierani ze skóry i tak dalej. Nie ma tak, że jeden pójdzie sobie na stryczek, czy tam będzie rozstrzelany, dlatego że napadł, a drugi kogoś prasował żelazkiem i też pójdzie na stryczek. Nie, nie! I będzie to na Big Brotherze, tak. Żeby każdej innej śmieciarze nie przyszło do głowy coś takiego. Oniłeme, nietolerancja i tego tamtego. Każdy, kto przybywa do Polski z innego kraju i robi przestępstwo, jest sądzony razy 10. Czyli jeżeli grozi ci rok więzienia, to ma 10. Ale nie. Każdy obcokrajowiec, który przyjeżdża do Polski i dokonuje inne przestępstwa, razy 10 w obozie karnym. 18 godzin na dobę praca. Ciężka praca przy trlince. Przy kopaniu robów szuflami. Takimi szuflami. Nie nadajesz, nie wyrabiasz normy na narządy. Proste. 99% uciekłoby stąd. Niech nie robi. A że mamy rządy dwa razy ubeckie, postubeckie, dwa razy gorsze jak ubeckie, no to mamy to, co mamy. Polski nie ma. Polski tym bardziej nie będzie. A te celebryctwo dalej będzie twierdziło, że jest dobrze. Bo złowili im rynnową sieję we Wiśle. I jeszcze jakaś sportowa. Czym się różni rynnowy kleń od sportowego klenia? Zobaczcie, co oni wam do tych głów wkładają. Tym po prostu, może nie kretynom, ale tym nieuświadomionym wędkarzom. Rynnowy kleń, sportowy kleń. Zobaczcie, te nazwy są obrzydliwe. Mdli mnie, żygać mi się chce, jak słyszę, co oni opowiadają. Oni nie mają pojęcia. Oni nie odróżnią klenia od jazia. Naprawdę nie odróżnią. W nocy. W dzień też.